Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny film. Dzisiaj zajmiemy się mumią, ponieważ kiedyś już ten temacik troszeczkę drasnąłem, ale dzisiaj troszeczkę więcej sobie o tym powiemy. Pewnie tutaj mocno paruję teraz, ponieważ jest tutaj dość zimno. Zapaliłem przed chwileczką tam w piecu, ale zanim to tu wszystko dojdzie, to pewnie ja już skończę ten film nagrywać. Także nie zdziwcie się, że tutaj cokolwiek będzie parować Wam przed kamerą, bo może tak po prostu być. Także, co to jest w ogóle mumio? Może zacznijmy sobie na początku od tego. Mumio głównie jest stosowane na wschodzie. Już od wielu, wielu lat. Tam bardzo często lekarze zalecają je na wszelkiego rodzaju dolegliwości jako pierwszą taką rzecz, którą po prostu się zaleca. Mumio jest jak gdyby żywicą skalną. Tak, dobrze słyszeliście, to jest żywica skalna, która się tworzyła tam tysiące lat na skałach. Więc po prostu robił się taki osad na ścianach tych skał i one się tam po prostu to gromadziło i gromadzą się tam przeróżne mikro i makro elementy. Są to substancje, które przez to, że gromadziły się przez tysiące lat na tych skałach, dziś nie są dostępne już praktycznie nigdzie w glebach, a są potrzebne dla naszego organizmu. Szczególnie brakuje ich już w glebach uprawnych, tam gdzie są jakieś wielkie farmy warzywno-owocowe i tak dalej. Tam są już olbrzymie braki właśnie tych mikro-makro elementów, a jest ich bardzo dużo w mumio, ponieważ może ich być od 80 do 120, więc jest tego naprawdę sporo, które tam w środku są i które nie są nigdzie indziej dostępne. Kiedy zaczyna nam brakować właśnie takich mikro-makro elementów, to po prostu zaczynają się różnego rodzaju problemy, ponieważ organizm zaczyna je wyciągać z innych miejsc, które gdzieś jeszcze ma dostępne lub po prostu inne miejsca go nie dostają. Po pierwsze przeważnie cierpi wtedy skóra, paznokcie, włosy, czyli takie osłabione wszystko po kolei, czy wypadające włosy na przykład. To już jest taka oznaka, że zaczyna nam brakować mikro-makro elementów i organizm wyciąga je ze wszystkich innych rzeczy, które są mu mniej potrzebne do przeżycia i po prostu przenosi je do organów. Czasem bywa również tak, że jest taki niedobór tych pierwiastków, że nawet i organy zaczynają szwankować. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam mumio. Jednak na rynku mamy zatrzęsienie mumio. Są również i kombinatorzy, którzy już sprzedawali asfalt z ulicy, nie wiadomo co jeszcze, o tym już też takie historie do mnie doszły, że tacy kombinatorzy też byli. I przeważnie mamy je w formie pasty, czyli pasta, którą się później rozpuszcza na przykład w wodzie i się to tam po prostu pije. Mamy również dostępne, również już w gotowych płynach. Tutaj przeważnie używa się już jakichś rozpuszczalników, żeby to po prostu rozpuścić i żeby móc to sprzedać, żeby to się nie zepsuło i nie wiadomo co jeszcze. Więc wybór jest przeogromny na tym wszystkim. Jednak ja mam mumio, które znalazłem, które sami teraz stosujemy, jest o wiele, wiele lepsze. A dlaczego jest o wiele lepsze, to Wam zaraz powiem. To jest takie mumio, które my tutaj teraz mamy. To jest mumio, które dodatkowo oprócz tych wszystkich pierwiastków zawiera jeszcze 19 szczepów bakterii właśnie probiotycznych w sobie, więc jest już wyjątkowe. Również cały proces robienia tego mumio jest całkiem inny niż wszystkich innych mumio. Dlaczego? Ponieważ mumio to jest najpierw lifiliozowane, czyli co się robi? Odciąga się tutaj wodę, to tak jak mamy owoce, które są takie, czyli po prostu jak gdyby wysuszone. Następnie jest starte na pył, ściera się to ładnie, pięknie i teraz uwaga, fermentuje się to mumio z użyciem właśnie bakterii probiotycznych. To jest unikatowa procedura, z którą się nie spotkałem nigdzie indziej, ponieważ jest to procedura mocno opracowana, trzeba mieć na to specjalny zakład. Tego nikt nie robi po prostu.
jest tylko ta firma, która się tym tutaj zajmuje, ponieważ trzeba wiedzieć, jak długo to przefermentować, jakimi bakteriami, temperatury i wszystko to jest całkowity, dość mocny proces. Czyli wybierając mumio, można to kolokwialnie tutaj porównać do tego, kupując na przykład zwykłe, pierwsze, lepsze mumio, to czy chcemy zjeść sobie kapustę z solą, czy chcemy zjeść kapustę kiszoną. Bo wiadomo, że kapusta kiszona będzie wiele razy lepsza. Tutaj mówi się, że to mumio jest 10 razy lepsze od zwykłych mumio, które nie są przefermentowane. Dlaczego? Ponieważ tutaj jeszcze mamy właśnie te bakterie, które są dodane do tego, to za chwilkę Wam powiem, ale że jest to przefermentowane, zwiększa to biodostępność, czyli prosto mówiąc, wchłanialność tych wszystkich mikro, makro elementów do naszego organizmu. To się drastycznie zwiększa tutaj. Także mumio to gwarantuje nam tutaj właśnie dużo większą wchłanialność tych składników, ponieważ bardzo często ludzie mają jelita bardzo osłabione i próbują brać przeróżne suplementy, nie wiadomo co jeszcze i naprawiać to wszystko. Jednak kiedy jelito jest bardzo mocno osłabione, to niestety nie wchłania się bardzo dużo. O tym kiedyś też Wam już wspominałem w innym filmie. I wtedy większość tych wszystkich suplementów przelatuje po prostu przez nas i ląduje w toalecie. I taki mamy to po prostu oto z tego wydatek, no, że po prostu no, robimy drogie prezenty toalecie. Tak to mogę powiedzieć po prostu, ponieważ to przelatuje przez nas i tego nie wchłaniamy. I dlatego wiele później z tych rzeczy po prostu też nie działa. Już pominając procedury, w których się to wytwarza, bo wiadomo, że jeden suplement jest lepszy, jeden jest gorszy. To wszystko niestety na rynku jest dużo takich ludzi, którzy lubią triki różne stosować, byleby po prostu tylko sprzedać. Także to przelatuje wtedy. To mumio właśnie przez to, że ma tą zwiększoną wchłanialność, już nam gwarantuje to, że się będzie dużo lepiej wchłaniać przez to, że jest przefermentowane. Ale teraz jest jeszcze druga rzecz, mianowicie te 19 szczepów bakterii, które tutaj w środku się znajdują, sprawiają to, że te mikro, makro elementy są po prostu jak gdyby przez te bakterie, które się przyklejają do jelita, ponieważ kiedy je stosujemy, one się przyklejają do jelita, to tutaj ten film, który Wam robiłem też o narynę, to właśnie tutaj o tym też była mowa, się przykleja do jelit razem z tymi mikro, makro elementami i poprawia nam to wchłanialność. Czyli od razu wtedy mamy coś takiego, że to nie przez nas przelatuje, nawet jak mamy osłabione jelito, tylko się to po prostu przykleja razem z tymi bakteriami i się to wchłania po prostu do naszego organizmu. Czyli wtedy nie mamy czegoś takiego, że ląduje to wszystko w toalecie i przez nas przeleci i nic z tego nie mamy. I to jest właśnie jedna z bardzo wielkich różnic, jeżeli chodzi o mumio na rynku i dlatego właśnie ja zdecydowałem się na to mumio, a nie na jakieś inne. Także to jest jedna z takich największych różnic, które tutaj w tym wszystkim mamy. Mumio tutaj głównie stosujemy przede wszystkim, kiedy mamy jakieś takie osłabienie, gdzie po prostu no, nie mamy siły cały czas, jesteśmy zmęczeni, nie wiemy czemu, pomimo, że spaliśmy dość, a dalej jesteśmy zmęczeni, to wtedy pomoże nam już tutaj odbudować nasz organizm, mikro, makro elementy, wszystko się ładnie wypoziomuje i będzie efekt jakiś z tego zauważalny. Następnie mamy to przy osłabionych kościach. Kiedy mamy na przykład już jakieś osteoporozy i tak dalej, można się tutaj tym wspomagać. Kiedy widzimy widoczne zmiany i uszkodzenia na zębach, czyli jakieś odbarwienia na zębach, próchnica się zaczyna robić, zęby kredowe tego typu, to też jest bardzo popularne teraz, szczególnie już nawet u dzieci, ponieważ brakuje wszystkich mikro, makro elementów w glebie i dzieci już mają zęby tak zwane kredowe. To jest wielki problem, ponieważ te zęby są bardzo, bardzo mocno osłabione i one się zepsują, bardzo szybko się zepsują. Są to takie białe, widoczne punkty na zębach, niekiedy cały ząb jest po prostu taki, one mają to po prostu taką nazwę zęby kredowe, czego kiedyś nie było, także ta nazwa już została specjalnie ustalona na ten rodzaj zębów. Czyli tak źle już jest naszym pożywieniem,
że już nawet są nazwy nowe, na zęby kredowe na przykład. To jest jedna taka oznaka, że brakuje nam naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy w organizmie. Później mamy jeszcze problemy ze stawami, w których to również może być stosowane przy ogólnym osłabieniu odporności, czyli żeby wzmocnić naszą odporność. Również ma medycznie potwierdzone obniżanie cukrzycy, czyli po prostu, znaczy nie obniżanie cukrzycy, tylko obniżanie cukru we krwi. To akurat udało się medycznie potwierdzić, że mumio działa tutaj właśnie hipoglikemicznie, czyli obniża po prostu nam cukier we krwi. Pomaga również spalać nadmiar tkanki tłuszczowej, czyli jeżeli ktoś ma za dużo kilogramów na sobie, to również mumio wspomaga tutaj właśnie obniżenie tej tkanki tłuszczowej, czyli szybciej metabolizm się poprawia, o tak to może powiemy, czyli poprawia nam nasz metabolizm. Pomaga również na problemy jelitowe tutaj, jeżeli jakiekolwiek są, a jak bardzo dobrze wiemy, no, jelita, od tego się wszystko zaczyna. Kiedy jelito zaczyna cierpieć, to później powolutku wszystko po kolei zaczyna padać w naszym całym organizmie. Dodatkowo poprawia nam jeszcze koncentrację, wzmacnia nam również libido, czyli jest jak gdyby afrodyzjakiem tutaj. Z takich jeszcze innych działań w zwyrodnieniach stawów na przykład bardzo fajnie pomaga. W bezsenności również znajduje zastosowanie, w nerwicach znajduje zastosowanie i ogólnie ma bardzo korzystny wpływ na układ nerwowy w naszym organizmie ze względu na to, że właśnie uzupełnia wszystkie niedobory, które się pojawiają w organizmie tych mikro i makro elementów, a to uwierzcie mi jest naprawdę wielki problem w dzisiejszych czasach. Bywa również stosowany w kamieniach nerkowych, tutaj wspomagająco. Dodatkowo co jeszcze tutaj mamy? Jeszcze była jedna rzecz, którą wam chciałem powiedzieć. A, działa właśnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. To też jest bardzo ważna informacja, ponieważ bardzo często mamy ciche zapalenia w organizmie i one gdzieś tam po prostu działają. My nawet nie wiemy, że je mamy, jednak po wielu latach wychodzą z tego dużo, dużo większe problemy, ponieważ są to chroniczne, ciche zapalenia. Oczywiście również te widoczne zapalenia w organizmie, załóżmy na skórze i tak dalej, to również stanowi problem. Następnie mamy produkt unikatowy. To jest jedyna firma, która to w Europie ma. To jest Mumio Białe. Pewnie większość nawet nie słyszała z Was o białym Mumio. Tak, jest białe Mumio. Jednak jest niesamowicie rzadkie, czyli jest go bardzo, bardzo mało na świecie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, bardzo mało kto je ma. W tej firmie znajdziecie Mumio Białe. Jest czarne i białe. I za chwilkę Wam powiem na końcu, jak to stosować, ponieważ to się uzupełnia nawzajem. To jest taka jak gdyby kuracja, którą warto sobie tutaj zrobić. To Wam za chwileczkę powiem. Ale czym różni się białe Mumio? Białe Mumio, mianowicie jest to Mumio, które nie było wystawione na działanie promieni ultrafioletowych. Czyli po prostu było w miejscach, gdzie nie świeciło słońce. Białe Mumio ma całkiem inny skład niż czarne Mumio. Tam się znajdują całkiem inne substancje w środku. Są przeróżni biochemicy, którzy się tutaj tym zajmują i rozpracowywali to po prostu na części pierwsze. My nie będziemy tutaj tak głęboko w to wchodzić, co to wszystko tam zawiera, ponieważ ten film po prostu przekroczyłby nam wszystkie ramy tutaj i zrobiłby się z tego bardzo, bardzo długi film. Więc nie będziemy po prostu w to wchodzić, tylko skład jest całkiem inny. Białe Mumio głównie mówi się, że pomaga bardzo dobrze właśnie na włosy, paznokcie, skórę. Jednak kiedy teraz cofniemy się z powrotem do tego, co mówiłem Wam przed chwileczką, kiedy zaczyna nam brakować mikro, makro elementów, zaczyna to wyciągać po prostu organizm z tych innych rzeczy, czyli włosów, skóry, paznokci. I tu jest ten cały problem, ponieważ mamy za mało tych wszystkich składników po prostu w jedzeniu. To jest fakt, więc to tutaj wszystko jest ładnie uzupełniane. Dodatkowo, kiedy nasze jelita są słabe, to po prostu, tak jak Wam często mówiłem, przedostają się przeróżne toksyny do organizmu, zaczyna wątroba być osłabiona,
Później zatem leci wszystko po kolei, żołądek i przychodzą nam już choroby autoimmunologiczne i takie różne inne dolegliwości, których się nie potrafimy pozbyć. Albo się ich pozbędziemy, a w ich miejsce przychodzi zaraz coś innego. To są właśnie takie skutki tego. I mumio właśnie pomaga nam tutaj nasz organizm po prostu wysycić tym wszystkim. I tutaj oczywistą sprawą jest, jeżeli białe mumio pomaga właśnie na skórę, włosy, paznokcie, to znaczy, że najpierw musiało uzupełnić te braki już w organach. I kiedy zostały w tych ważnych częściach naszego ciała uzupełnione te braki, to wtedy dopiero zaczyna napełniać to tutaj właśnie skórę, włosy, paznokcie, czyli te rzeczy, które dla organizmu są mniej ważne, że tak to nazwiemy, ponieważ no, biologia jest dość twarda i organizm tak zawsze jest. Dlatego zawsze na mrozie na przykład zaczynają wam marznąć jako pierwsze ręce, ponieważ organizm to ciepło bierze do środka, żeby utrzymać najważniejsze organy w temperaturze. A dla organizmu ręce nie są konieczne. Można i żyć bez nich. Więc tak działa po prostu nasz organizm. I dlatego mi na przykład zaczynają już się robić tutaj czerwone palce, ponieważ mamy tutaj gdzieś minus 10 jest tutaj na pewno teraz w tym pomieszczeniu. A już chwilkę sobie tutaj siedzimy i nagrywamy, więc powoli zaczynam to już na rękach odczuwać, bo widzę, że się palce zaczynają robić czerwone. Także jest coraz ciekawiej nagrywanie i coraz ładniej mi tutaj idzie koncentracja, żeby się skupić na temacie. Także jest to wyzwanie dzisiaj ten film. Także to jest białe mumio tak kolosalnym skrócie, ponieważ jest ono unikatowe i tak jak mówię, bardzo mało dostępne. Teraz jak ja to sobie biorę, ponieważ to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj producent pisze jak to brać, ale ja wam powiem jak to brać najlepiej. Mianowicie, ponieważ będziecie mieli zalinkowany w opisie taki zestaw, będą dwa czarne i jedno białe. To jest jedna kuracja, którą tutaj należy sobie wykonać i wykonujemy ją na przykład profilaktycznie, jeżeli chcemy uzupełnić swoje wszystkie minerały. Wtedy robimy ją jeden, dwa razy w roku, taką kurację, żeby to wszystko tutaj pouzupełniać, te mikro, makro elementy, nie minerały, tylko mikro, makro elementy, które uzupełniamy. To właśnie tutaj jedna, dwa razy do roku taka kuracja wtedy się robi. A więc tak, mamy te małe, czarne, od tego zaczynamy. Zawsze zaczynamy od czarnego. Jedna do dwóch kapsułek na dzień maks. Tutaj z tyłu piszę więcej. Nie, to jest po prostu dużo, dużo za dużo i to w jakichś ekstremalnych przypadkach można by było tak stosować. Jedna do dwóch kapsułek dziennie absolutnie wystarczy. Czyli po prostu sobie najpierw zużywamy te dwa czarne, które tam są w tym zestawie. Kiedy te zjemy, przechodzimy do białego i tutaj również jedna do dwóch kapsułek dziennie, aż się skończy. Wtedy jest kuracja zakończona, jeżeli chodzi o kurację profilaktyczną. Jeżeli mamy już jakieś dziwne, różne dolegliwości, symptomy, to wtedy mówi się, że powinno się to stosować aż do uzyskania pożądanych efektów. Czyli po prostu wtedy kontynuujemy. Profilaktycznie jeden, dwa razy do roku, taka kuracja uzupełniająca w problemach, kontynuacja aż do osiągnięcia skutku, ponieważ to znaczy, że wtedy musimy mieć ogromne braki w organizmie, na które pracowaliśmy latami. Więc nie można teraz oczekiwać, że po wzięciu trzech pudełeczek my uzupełnimy braki, które mieliśmy z 10, 20, 30, 40 lat w organizmie. To jest praktycznie rzeczą niemożliwą. Więc wtedy po prostu musi to potrwać dłużej taka kuracja. Będziecie mieli zalinkowane w opisie taki zestaw. Tutaj mogę wam je też zalinkować osobno. Będziecie też mieli w środku. Czyli w zestawie będziecie mieli dwa czarne, jedno białe. Tak tutaj po prostu przekazałem tej pani z tego sklepu, żeby wam po prostu taki zestaw zrobiła. Wtedy się to łatwiej po prostu kupuje. Nie musicie tam szukać, cykać i nie wiadomo czego, tylko macie gotowy zestaw z dwóch czarnych, jeden biały. To jest jedna kuracja, którą się po prostu robi, tak jak mówię, jeden, dwa razy na rok. I według tego dawkowania tak ja to stosuję i tak jest po prostu najlepiej.
Także to jeżeli chodzi o dawkowanie, wszystko będziecie mieli w opisie wrzucone, gdzie je znaleźć. Tam macie również zniżkę, ponieważ my z tym sklepem współpracujemy, czyli za to, że jesteście naszymi widzami, macie jeszcze 5% zniżki tutaj na zakup tego. W taki prawy dziubek tutaj kliknąć, teraz rozwinie Wam się opis, tam znajdziecie link, znajdziecie numer telefonu, można też telefonicznie sobie u nich to zamówić. No i to by było na razie tyle, co chciałem Wam przekazać tutaj, jeżeli chodzi właśnie o to mumię. Jest to produkt niesamowity. Ten produkt jest bardzo dobrze wykonany, przez to właśnie, że jest przefermentowany, co różni go gigantycznie od wszystkich innych właśnie mumio, które są dostępne na rynku. Także ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka, wszystko macie w opisie, tyle na dziś, trzymajcie się, hej, a ja już idę do domu, bo mi zaraz palce odpadną, trzymajcie się.